chanukowy w moim rodzinnym domu. Przez cały rok mój ojciec, który był rabinem w Krakowie, nie pozwalał nam, swoim dzieciom, na żadne gry i zabawy. Nawet kiedy chciałam pobawić się w przebieranki z moim młodszym bratem Mosze, ojciec mawiał: po co tracić czas na takie bzdury? Czy nie lepiej recytować psalmy? Często, kiedy dostawałam 2 grosze od mojego ojca i mówiłam, że chciałabym sobie kupić czekoladę, albo lody, albo kredki, mawiał: lepiej byś zrobiła, gdybyś znalazła biedaka i temu biedakowi oddała swoje 2 grosze. Gdyż dobroczynność to jest wielka cnota. Ale w czasie święta Chanuki, po zapaleniu świec chanukowych, ojciec pozwalał nam grać w drejdla przez całe pół godziny. Pamiętam szczególnie jeden taki wieczór. Kończył się już 8 dzień chanukowego święta i w naszej lampce płonęło 8 światełek. Na dworze leżał głęboki śnieg. Mimo że nasz piec był już gorący, mróz pokrył szyby malowidłami. Mój brat Joshua, który był ode mnie 11 lat starszy i był już dorosły, powiedział mojej siostrze Hindzie: widzisz ten śnieg? Każdy płatek jest sześciokątem i ma 6 boków ze śmiesznymi malowidłami, rysunkami i ozdóbkami. Każdy z nich jest tak doskonały jak klejnot, nieco odmienny od pozostałych. Mój brat Joshua czytał książki naukowe. Malował również krajobrazy, chłopskie chaty, pola, lasy, zwierzęta, czasem zachód słońca. Był wysokim blondynem. Ojciec bardzo chciał, żeby został rabinem, ale Joshua chciał zostać artystą. Moja siostra Hinda była jeszcze starsza od Joshui i już była zaręczona. Miała ciemne włosy i niebieskie oczy. To, że Hinda miała zostać żoną jakiegoś obcego człowieka i nawet zmienić swoje własne nazwisko, wydawało mi się wtedy tak dziwaczne i nierealne, że odrzucałam te myśli. Kiedy ojciec usłyszał, co Joshua powiedział o śniegu, dodał: wszystko to jest dziełem wszechmogącego Boga, który nadaje piękno wszystkiemu, co stworzy. A dlaczego każdy płatek śniegu musi być aż tak piękny, skoro depczą po nim ludzie albo sam topnieje? Zapytała moja siostra Hinda. Naturze wszystko przychodzi łatwo, odparł Joshua. Kryształki układają się we wzory. Weźmy mróz na szybach. Jest taki sam każdej zimy. W zasadzie wygląda jak figowce albo palmy daktylowe. Takie drzewa nie rosną tutaj w Polsce, tylko w Ziemi Świętej, dodał ojciec. Kiedy pojawi się Mesjasz, wszyscy bogobojni ludzie powrócą do ziemi Izraela. Zmarli zmartwychwstaną. Świątynia Pańska zostanie odbudowana. Świat będzie pełen mądrości, tak jak morze jest pełne wody. Otworzyły się drzwi i z kuchni weszła mama. Smażyła właśnie placki chanukowe. Jej pociągła twarz była teraz zarumieniona. Przez chwilę stała w drzwiach i słuchała. Mimo że matka również była córką rabina, zawsze prosiła ojca, aby był dla nas łaskawy i nie prawił nam żadnych kazań. Jej zdaniem tak właśnie postępował. Usłyszałam jej słowa: pozwól dzieciom pobawić się trochę. Kto wygrywa? Dzisiaj szczęście dopisuje małemu Mosze, powiedziała Hinda. Maluch ograł nas do stanu. Nie zapomnij dać kilku groszy biedakom, powiedział mój ojciec. Matka pokiwała głową, uśmiechnęła się i wróciła do kuchni smażyć latkes. A my graliśmy dalej. Cynowy drejdel, który kupiłam tuż przed świętami Chanuki, miał wyryte 4 hebrajskie litery na każdym z boków. Nun, Gimel, He i Shin. Ojciec uważał, że litery te były początkiem słów, które znaczyły: i zdarzył się tam wielki cud.
w nawiązaniu do wojny Machabeuszy z Grekami w 170 roku przed naszą erą i zwycięstwa Machabeuszy oczywiście. To właśnie na cześć tego zwycięstwa oraz oczyszczenia świątyni pańskiej w Jerozolimie z posągów pogańskich bożków świętuje się teraz Chanukę. Ale dla nas dzieci Gimel oznaczało zwycięstwo, Nun przegraną, He połowiczne zwycięstwo, a Shin kolejną szansę dla gracza. Moshe i ja traktowaliśmy naszą grę bardzo poważnie. Ale dla Joshua i Hindy była to po prostu zabawa i dotrzymywali nam towarzystwa. Zawsze pozwalali nam najmłodszym wygrywać. Jeśli o mnie chodzi, interesowałam się zarówno grą, jak i rozmową dorosłych. Joshua, jakby czytając w moich myślach, spytał: dlaczego Bóg czynił cuda w zamierzchłych czasach, a nie czyni ich teraz? Ojciec pociągnął się za swą rudą brodę. W jego oczach malowało się oburzenie. Co ty mówisz, synu? Bóg czyni cuda we wszystkich pokoleniach, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy ich świadomi. Zwłaszcza Chanuka jest okresem cudów. Moja babka Hinda, ty moja córko, masz imię właśnie po niej, opowiedziała mi następującą historię. We wsi Tyszowice mieszkał chłopiec o imieniu Cadok. Był on cudownym dzieckiem. Kiedy miał zaledwie 3 lata, umiał już czytać Biblię. W wieku 5 lat studiował Talmud. Miał bardzo dobre serce, dla ludzi, jak i dla zwierząt. W domu, w którym mieszkała jego rodzina, żyła malutka mysz i codziennie mały Cadok kładł kawałeczek sera przy dziurze w ścianie, gdzie ukrywało się to stworzonko. Wieczorem stawiał tam talerz pełen mleka. Pewnego dnia, a było to akurat trzeci dzień Chanuki, mały Cadok podsłyszał, jak sąsiad opowiadał o chorym krawcu, który był tak biedny, że nie stać go było na kupno drewna na opał, aby ogrzać swoją chatę. Mały Cadok wiedział, że w lesie nieopodal wioski było pełno połamanych gałęzi, które po prostu można było zebrać za darmo. Zdecydował więc, że pójdzie tam i zbierze drewno, tyle ile będzie mógł sam udźwignąć i zaniesie choremu. Chłopiec tak bardzo chciał pomóc, że natychmiast udał się do lasu, nie mówiąc o niczym swojej matce. Było już dosyć późno, kiedy wyszedł z domu, więc kiedy dotarł do lasu, zapadł zmrok. Mały Cadok zabłądził w lesie i na pewno zamarzłby na śmierć, gdyby nie to, że nagle w ciemności dojrzał 3 chanukowe światełka. Przez chwilę stały nieruchomo, a potem zaczęły się powoli poruszać. Mały Cadok podążył ich śladem, a one przywiodły go z powrotem do wsi, do chaty, w której mieszkał chory człowiek wraz z rodziną. Kiedy światła dotarły do drzwi chorego, natychmiast upadły i zamieniły się w 3 złote monety. Chory człowiek, mówiąc kupić sobie chleb dla siebie i dla swojej rodziny, ogrzać chatę, kupić zapas drewna na opał, a także zapas oliwy na lampkę chanukową. Wkrótce wyzdrowiał i był w stanie znów zarabiać na życie. Tatusiu, a co się stało z Cadokiem, kiedy dorósł? Zapytałam. Cadok został sławnym rabinem, odparł ojciec. Nazywano go świątobliwym rabinem Cadokiem. Zapadła taka cisza, że słyszałam kapanie wosku z chanukowych świec i cykanie świerszcza. Mama przyszła z kuchni z 2 talerzami świeżych placków. Pachniały wspaniale. Dlaczego jest tak cicho? Skończyliście już grać? Zapytała. Mój brat Moshe, który wydawał się drzemać, kiedy ojciec opowiadał swą historię, nagle otworzył szeroko swe duże niebieskie oczy i powiedział: Tatusiu, chcę oddać wszystkie pieniądze, które wygrałam, choremu krawcowi. Znowu prawiłeś im kazania? Spytała matka z odcieniem wyrzutu. Nie, nie prawiłem im kazań, powiedział ojciec. Opowiedziałem im tylko pewną historię. Chcę, aby wiedzieli, że to, co Bóg mógł uczynić 2000 lat temu, można również robić i w naszych czasach. Koniec.
córko, jeżeli chcesz się ze mną pobawić. Wygrasz ze mną brydle. Mówię, że ewentualnie mogę opowiedzieć ci jakąś historię. Masz ogień? Ej, tutaj się nie pali. Zaraz, a gdzie ty nauczyłeś się mówić? Od kiedy umiem mówić? Nie opowiadałam ci tego? O tej chyba głupiej historii z papugą. To było już parę lat temu. Kiedyś mieszkałam u takiego starego rabina i jego rodziny. Była Hanuka, a graliśmy w drejdle. Bardzo lubię grać w drejdle. I nagle w okno zastukało coś dziwnego. Odwróciłam się i zobaczyłam, że w szybę stukał taki mały, zielonkawo-żółto-pomarańczowy ptaszek. To chyba papuga. Papuga w zimie. Dziwny przypadek. Papugi są takie delikatne. Nie przetrwałaby na zewnątrz. Mój pan otworzył okno, a ona wleciała do środka zupełnie jakby była tresowana. Usiadła mu na czubku głowy. A potem siadła na stole i zaczęła dzióbkiem popychać drejdle, tak jakby chciała zagrać. Wtedy moi państwo dali na imię Drejdle. Widocznie w niektórych domach dba się o to, aby zwierzęta otrzymywały swoje imiona. No, a potem moi państwo poszli spać, a ja tak strasznie chciałam zagrać z Drejdlem w Drejdle. Lubię Drejdle. No i traf chciał, żeby padło gimel. Czyli wszystko. No i zjadłem tego ptaka. A potem się zaczęło to całe mówienie. No, chyba widziałam już gdzieś taki film. Niektórzy twierdzą, że dawniej cuda zdarzały się dużo częściej niż obecnie. Ale nie jest to prawda. Prawda jest taka, że cuda zdarzały się równie rzadko, co teraz. Cuda nie mogą zdarzać się za często. A inaczej ludzie by nie robili nic innego, tylko czekali na cud, prawda? Ale są takie sytuacje, kiedy nie pozostaje nic innego, tylko czekać na cud. Tak się składa, że ja w swoim życiu miałam parę takich sytuacji, kiedy byłem świadkiem cudu. I kilka razy był to nawet cud hanukowy. Jak już wspominałam, mieszkałam kiedyś z takim starym rabinem i jego rodziną. Jego żona, Krejder, to była dobra kobieta, chociaż prosta. A właściwie niczego im nie brakowało. Była to dosyć mała wieś. Zaczynała się dosłownie gdzieś na czubku mojego nosa, a kończyła się gdzieś w okolicach mojego ogona. Zupełnie mała wioska, ale rabinowi nie brakowało niczego. Miał bardzo duży dom, dwukonną bryczkę, pole ziemniaków, szacunek sąsiadów. Brakowało mu tylko dzieci. A on i Krejdel bardzo płakali z tego powodu, że nie mają dzieci, chociaż ja zupełnie nie potrafię tego zrozumieć. Ale kiedy przychodziły święta, przychodziła Hanuka, w domu robiło się wesoło. Przychodzili sąsiedzi, przychodziły dzieci z całej wioski. Wszyscy grali w drejdle. A Krejdel smażyła swoje słynne placki ziemniaczane. A podawano mleko. Było całkiem przyjemnie. I pewnej nocy hanukowej, była to siódma noc, zupełnie jak dzisiaj, a Krejdel usłyszała takie drapanie do drzwi. Podeszła i okazało się, że na progu stał malutki jelonek, jeszcze bez poroża, takie małe dziecko. Widocznie stracił matkę.
Moi państwo wpuścili go do środka, dali mu mleka. Jaronek w końcu zasnął. Krejda mała nie opuściła tacy z plackami ziemniaczanymi, kiedy go zobaczyła. Postanowiono w końcu, że zwierzątko zostanie w domu na zimę. W końcu w lesie czaiło się mnóstwo dzikich zwierząt. Nadeszła kwestia ważna, nad którą zaczęto burzliwie debatować. Kwestia imienia. Widocznie w niektórych rodzinach nadanie zwierzęciu imienia jest bardzo ważne. Dzieci postanowiły nadać mu imię Herschel, bo widzisz, Herschel znaczy jelonek. Jednak Cradle z jakiegoś powodu w ogóle nie chciała się na to zgodzić. To jest niedorzeczne. Jelonek nie może się nazywać Herschel. No nie może się nazywać Herschel. Ile razy mam mówić? No po prostu nie może być tak na imię. Jelonek to jest dzikie zwierzę, no jakże Herschel? Nie, dzikie zwierzę Herschel ma mieć na imię. No mówiła przecież. No dlaczego i dlaczego i dlaczego i dlaczego? A co to ja mam cały czas tłumaczyć dlaczego? No po prostu tajemnica, tajemnica. A w ostateczności dano Jelonkowi na imię Hanuka. Hanuka. Dziwne imię dla zwierzęcia. Jeszcze nigdy takiego nie słyszałem. Ale jakoś wszystkim się podobało. No dobra, ale dlaczego Cradle nie chciała nazwać tego jelonka? Sprawa jest prosta. Parę miesięcy temu stałam sobie przy kuchni, smażyłam placki, dokładnie tak samo jak teraz, kiedy usłyszałam pukanie do drzwi. Wychodzę na klatkę, a tam dziadyga z workiem na plecach, chudy, stary, wychłodzony, no zimno na polu, sobie myślę, męża nie ma, ale dziada wpuszczę. No co to, placków nas masz, a ileż to roboty, pomogę człowiekowi, nie? Puściłam go do kuchni, dziadyga siada mi przy stole, no tak jak dzisiaj to pamiętam, siada przy tym stole. Ja mu placków ciepłych nakładam, patrzę, a dziadyka księgi wyjmuje z worka na plecach, księgi rozkłada i czyta. I sobie myślę, o ty dziadu! Mówię, a dziadku, staruszku, a co to, nie ciężko tak księgi na plecach nosić? A dziadyka mi na to mówi. Tora zawsze będzie mi lekko. No właśnie. Mędrzec, mędrca mi niebiosa wysłały. A może to święty? No smażę, no smażę te placki. A to przypalone, dym się unosi, no nie wychodzi. Nie wychodzi, no jakieś po prostu przekleństwo. Przekleństwo, nie placki. No to stoję, łzy mi jak grochy do patelni kapią i płaczę i se myślę. Wszystko przez to, że ja dzieci nie mam. No jak to można? 40 rok na karku, a dzieci nie ma. A chciałabym. No toż się odwracam do dziada i mówię mu, staruszku, jak ty taki mądry i święty jesteś, dałbyś mi błogosławieństwo. Pomodliłbyś się za mnie i za mojego męża, za moją rodzinę, żebyśmy wreszcie dzieci mieli. A ten się do mnie odwraca, rękę unosi, błogosławieństwo na mnie zsyła i zaczyna mamrotać pod nosem, myślę sobie, modli się mędrzec, prorok, prorok święty do mnie przyszedł do domu, a placki takie spalone, no. Czym ja go nakarmię, taką spalenizną? A prorok odwraca się i mówi do mnie, kobieto dobra, dobra kobieto, za rok o tej porze dzieci będziesz miała. Ja sobie myślę, za rok o tej porze. No dobrze, dzieci będę miała, ale mędrcze, mówię do niego, mędrcze, daj mi jakiś znak, jakiś dowód na to, że ta obietnica się spełni, żebym ja wiedziała, że już w tej ciąży jestem. Na to znowu prorok odwrócił się i modlił się, i modlił. A potem znowu ręce do mnie wyciągnął i mówi, kobieto, kobieto, o Boże,
Kobieto, przyjdzie do ciebie na święta jakieś dzikie zwierzę i ty to dzikie zwierzę do domu swojego wpuścisz. A jak to dzikie zwierzę wpuścisz, to to będzie znak, że już jesteś w ciąży. I dlatego swoje dziecię, jak to dzikie zwierzę nazwiesz, a? A dzieciątko moje się będzie Herschele nazywać. Od tego jelonka, żeśmy go na święta Hanukowa zaprosili. Tak, Krejda bardzo długo myślała o tym błogosławieństwie i ani słowa nie powiedziała swojemu mężowi, aby mu nie robić nadziei. Właściwie powiedziała mu dopiero wtedy, kiedy była przy nadziei. A tamten starzec, czy pojawił się jeszcze kiedykolwiek? Chciałam mu jeszcze placków na drogę spakować, a ten cały worek miał świętymi księgami we pany i się nie zmieściło. Rękę tylko wyciągnął z ostatnim błogosławieństwem i tyleśmy go widzieli. Mówię ci, to nie był żebrak. To nie był zwykły żebrak. To był święty. Święty prorok Eliasz. Mówię ci, prorok Eliasz. Przecież nawet Mesjasz przybędzie na osiołku jako żebrak, nie? Prorok zawsze przybywa w jakimś przebraniu. No ciekawe, skoro jelonek zwiastował narodziny dziecka, to co takiego zwiastują odwiedziny kota? Brak.